ma! Kilka dni temu nagrałem filmik o tym, że mamy dwóch nowych mistrzów świata w szachach. Do lat 16 mistrzem świata jest Kuba Seman, do, do lat 14 mistrzem świata jest Paweł Sowiński, natomiast nie oznacza to, że tylko oni dwaj grali na tym turnieju. Grało wielu Polaków i dzisiaj chciałem pokazać Wam partię, w której nastąpił jeden z najpiękniejszych ruchów, jakie widziałem kiedykolwiek. To jest dosłownie partia, która mogłaby być w książkach szachowych. W rozdziale nigdy się nie poddawaj, bo czegoś takiego naprawdę bardzo dawno nie widziałem w szachach na takim międzynarodowym poziomie. Martyna Wikar, bo o niej mowa, grała na turnieju do lat 18 wśród kobiet. Eee... Zakończyła turniej na szóstym miejscu. Miała czwarty numer startowy, trochę jej ranking spadł. Natomiast chyba nie może uznać tego turnieju za jakiś słaby. Wiecie, no szóste miejsce na Mistrzostwach Świata, chyba całkiem spoko. Ja na przykład bym chciał. Jej przeciwniczką była zawodniczka, której imienia i nazwiska wolałbym nie czytać. Natomiast niech nie zwiecie was jej ranking: 1887. Ona zarobiła na tym turnieju prawie 200 oczek. Czyli realnie gra z siłą co najmniej 2100-2200, no i również skończyła ten turniej całkiem wysoko. No i zobaczcie, co się stało. Grająca białymi zdecydowała się Uff, zagrać Londona. Także szacun. Eee, natomiast Martyna prawdopodobnie, no wiecie, ciężko być zaskoczonym w roku 2023 przez Londona. Eee, także E3, skoczek C6, C3, D5. Goniec poszedł na D3, goniec D6, goniec G3. No, najbardziej normalna pozycja, jaka może być w systemie londyńskim. No i tutaj czarne mają masę możliwości. Mogą grać w tak, mogą grać w tak, mogą zrobić roszadę, mogą zbić, mogą pewnie zagrać skoczek E4 czy skoczek H5. Mnóstwo możliwości. Martyna zdecydowała się zagrać. Ruch Hetman C7, który jest ruchem, powiedziałbym to takim bardzo agresywnym, ponieważ oddajemy pionek. Białe mogą zbić na C7 i nie można zbić tego, ponieważ no, jest tutaj związanie. Także nastąpiło łubu dubu. No i po co został ten pionek oddany? Właśnie po to. Żeby zdobyć centrum. Pionka już nie ma na D4, więc my spokojnie możemy tego pionka zapuszować. No i oczywiście, białe mają pionka więcej, ale wcale nie jest to jakieś takie bardzo jasne. Natomiast trzeba oddać, że w tej partii przeciwniczka grała prawie że idealnie. W sensie ruchy, które wykonywała bardzo często pokrywają się wręcz z pierwszą linią komputera. Także nastąpiło goniec B5, roszada, bicie na C6 odbicie, skoczek d2. No i niby normalna pozycja. Pionek mniej, można by było się smudzić, ale idea. Bardzo często tego typu wariantów jest taka, że nasz, go nasz goniec, który bardzo często w Londonie jest po prostu słaby, teraz się otwiera. Goniec może iść w tę stronę, może iść w tę stronę, podczas gdy białe swojego białopolowego gońca oddały. Także goniec a6, bardzo fajny ruch. Przyznam wam szczerze, jak ja bym grał kolorem białym, jak ja bym miał taką pozycję, to bym się pocił. Nie lubię takich pozycji, bo to czarne mają inicjatywę. Także nastąpiło Hetman C2, E4, skoczek D4. Skoczek wrócił na D7, po pierwsze po to, żeby zaatakować pionka, więc białe muszą stracić posunięcie, żeby coś z tym zrobić, ewentualnie go oddać, ale po drugie, skoczek idzie tutaj i będzie chciał wejść na to lub na to pole. Więc nastąpiło jeszcze goniek C4, tutaj po Hetman D1, Hetman mógł wejść na H5, także jeszcze G6, zauważcie, że Martyna zupełnie się nie spieszy i dopiero w tym momencie wchodzi z na pole E5, grozi mat, więc następuje jeszcze obronienie się, ale co ciekawe, to obronienie się oddaje jakość. I Martyna prawdopodobnie to widziała. Nie wierzę w to, że zawodniczka 2228 podstawiłaby w taki sposób jakość. Martyna po prostu oceniła, że ta pozycja po ruchu skoczek E6 jest dla niej ok. I ciekawe jest to, że ma ona rację. Komputer mówi, że nawet czarne mają tutaj delikatną przewagę. Natomiast teraz dzieje się coś, czego ja nie potrafię zrozumieć. Nie rozmawiałem z Martyną, natomiast nie wiem, dlaczego nie zagrała najbardziej logicznego ruchu, jaki jest w tej pozycji. Bo skoczek D3 po prostu się narzuca i ten król gdzieś musi iść. Odejdziemy sobie gdzieś Hetmanem. E, można iść nawet na B7, żeby tutaj grozić wybiciem. Więc nie do końca wiem, dlaczego Martyna zdecydowała się zagrać Hetman E7, łubu-dubu, łubu-dubu, no i Roszada, i nadal. Pozycja po skoczek D3 wcześniej byłaby jeszcze lepsza, natomiast ta pozycja w żadnym wypadku nie jest jakkolwiek przegrana. Zauważcie, białe mają tylko jeden cel ataku. Białe mogą atakować tylko po linii H, więc ten hetman zawsze tutaj będzie bronił, podczas gdy, zauważcie, czarne mogą wchodzić skoczkiem, mogą kiedyś to zbić, mogą gońca ustawić tutaj i wejść skoczkiem tutaj, mogą zagrać wieża B8. Z praktycznego punktu widzenia, moim zdaniem, czarne tutaj stoją bardzo fajnie. Więc wieża B8. Skoczek się odsunął, no ale teraz Martyna stwierdziła, a biorę pionka. Białe mają tylko jeden ruch, który tutaj jest sensowny, czyli król C2, żeby te wieże mogły wejść. Goniec sobie wrócił, nastąpiło wieża A1. No i znowu mamy tutaj kilka możliwości. Biorę też pod uwagę fakt. Że, wiecie, Martyna, mimo wszystko grała z niżej notowaną rywalką, więc prawdopodobnie, nawet jeśli widziała jakieś ruchy, które mogą prowadzić tutaj do remisu czy coś, ona chciała podkręcać, także zagrała ruch H5, żeby ten Hetman mógł kiedyś wejść do gry i żeby nie trzeba było się martwić, że stracimy pionka na H7 z szachem. Białe grają B4, czarne dają szacha, król wraca, no i znowu jest jeszcze moment, żeby tutaj czarne osiągnęły fajną pozycję. Tylko, żeby to zobaczyć, Trzeba zobaczyć kilka możliwości, bo po pierwsze, być może wiecie już, będąc na jakimkolwiek poziomie jesteście, że żeby atakować chcemy otwierać linię. Więc chcielibyśmy zagrać ruch A5, bo jak przeciwniczka zbije, no to my wchodzimy tutaj, zaraz wejdziemy hetmanem, koniec mistrzostw do widzenia. Tylko oczywiście. A5 się nam narzuca, tylko bardzo często odrzucamy takie ruchy, bo widzimy, a dobra wieża bije. Natomiast tutaj po A5 jak wieża zbije, mamy skoczek C4, król sobie gdzieś odejdzie, bijemy i przeciwnik nawet nie może odbić, bo wejdziemy tutaj wieżą, wejdziemy hetmanem i tragedia. Także A5 tutaj było dobrym ruchem, aczkolwiek też muszę dodać, że to nie jest tak, że ten ruch w jakikolwiek sposób wygrywa, bo tutaj na przykład po ruchu wieża A4 wszystko się trzyma. Natomiast Martyna zagrała ruch goniec B5, i to pozwala przeciwniczce trochę polepszyć swoją sytuację, ponieważ Hetman się poprawia, przeciwniczka zawsze może próbować dojść do ruchu G4, natomiast oponentka jeszcze zagrała Hetman H6, nastąpiło Hetman E8, Hetman F4, Hetman F7, no i nastąpiło bicie na B5, odbicie wieżą. No i teraz znowu kolejny bardzo fajny manewr ze strony przeciwniczki. Jakby ktoś mi powiedział, wiecie, jaka to jest partia, ja nigdy bym nie powiedział, że osoba grająca białymi ma ranking poniżej 2000. Nawet bym pewnie nie powiedział, że ma poniżej 2200, bo ja tak dobrze bym nie grał. Wieża A6, bo mamy słabość, więc oponentka chce się zdublować tutaj. Zauważcie, co robią białe. Atakowały z jednej strony, wymusiły kilka słabości i teraz atakują z drugiej strony. Niczym arcymistrzowie. Czarne z braku laku zagrały król G7, Nastąpiło G4. No i teraz oczywiście białe nie chcą, czarne nie chcą otwierać, białe chcą otwierać. No i tutaj na przykład po biciu no to przegrywamy w dwa ruchy, więc bić tego nie można. Więc chcemy zablokować pozycję. W jaki sposób? G5. Tu dodam, że bicie z skoczkiem prawdopodobnie byłoby ok, natomiast jak stracimy tego pionka, no to byłyby jeszcze większe kłopoty, dlatego Martyna stwierdziła, ok, gram G5, Hetman, H4, no i ten Hetman oczywiście zaraz się gdzieś tutaj uaktywni, Hetman wejdzie na C8, pozycja wygląda fatalnie i faktycznie pozycja jest fatalna. W sensie zauważcie, że ten skoczek nic tutaj nie robi i nastąpiło wieża E7, taki ruch pewnie z braku laku trochę. Król C2 i teraz Polka zagrała ruch, który mi osobiście bardzo się podoba. Bo można w takiej sytuacji mieć podejście takiego starego dziadka jak ja. A mianowicie, że będę tak stał i może przeciwniczka mnie nie zamatuje, bo bardzo często jesteśmy wtedy matowani. A można mieć też podejście tej młodej Polki, która chce atakować, która nawet w przegranych pozycjach będzie szukała aktywności. Jaka jest najsilniejsza figura? Nasz Hetman. Fajnie by było, jakby mógł gdzieś tutaj wejść, prawda? Zaska za przeszkadza nam ten pionek, więc go po prostu usuwamy. Po biciu pionkiem tym... Hetman c4 i tu w zasadzie wiecie, białe muszą wykonywać jedyne ruchy, żeby tej partii nie przegrać. No i tyle, bo na przykład po czymś takim, no to po biciu na d4, po skoczku na d3 jest koniec. Król musi iść tu i po tym szachu król musi udać się na e1 i trzeba zobaczyć, że po skoczek f3 bicie, bicie możemy po prostu ten punkt obronić jeszcze. Natomiast to wszystko nie miało nie ma sensu, nie miało znaczenia, ponieważ oponentka znowu najlepiej jak mogła zbiła tym pionkiem. Nastąpiło więc skoczek d3. Hetman B8 i kolejny piękny ruch. Ponieważ znowu, co tutaj robić? No, grozi nam bicie. Wręcz można siąść i się popłakać. Wiecie, co, czar co zagrały czarne? Czarne zagrały E3. Dlaczego? Ponieważ teraz święcą skoczka. Ale jak przeciwniczka to zbije, to po hetwang G6 jest po prostu wieczny szach. Tu w zasadzie, wiecie, białe muszą uważać, żeby nie dostać mata. Muszą odejść tutaj, no i atakujemy cały czas. Więc znowu, E3 bardzo fajny ruch. Białe muszą znaleźć jeden, jedyny ruch. Ma tylko 10 minut na... 10... minutę i 10 sekund na zegarze. Znalazła. Zbiła pionkiem pionka. Znowu, hetwang G6. Przeciwniczka ma mało czasu. Musi podjąć jakąś decyzję. Ma tylko dwa ruchy, które jej wygrywają partię. Jest to po prostu odejście królem, jest to 40. posunięcie ostatnie przed kontrolą i niestety, ale znalazła, mając 11 sekund na zegarze, dostała dodatkowe 30 minut i domyślam się, że Martyna mogła w tym momencie już zastanawiać się, czy nie trzeba poddawać tej partii powoli. Natomiast nie. Hetman F7, C4. Białe są obudowane i teraz Martyna robi coś, co jest wow. Ponieważ poświęciła jednego pionka, żeby otworzyć linię. Poświęciła drugiego pionka, żeby otworzyć linię. I poświęciła skoczka, żeby otworzyć linię. I teraz, oczywiście, bicie pionkiem bez sensu, bo powierza B7. Może nawet ta pozycja dla białego jest ok, ale to już idzie w dwie strony. Yy, natomiast, jeśli nastąpi bicie tym pionkiem, to plus jest taki, że możemy zbić i dać szacha. I znowu, Białe mają jeden jedyny ruch. Ucieczka królem na A4, bo ten król jest tutaj bezpieczny. Ale Hetman wchodzi na C4 i już realnie zaczynają dziwne rzeczy grozić. Tylko nie będę was okłamywać, niestety, ale komputer mówi, że tutaj jest plus 7. Cała wieża więcej, nie da się tutaj nic zrobić. Białe zaraz zamatują przeciwnika. Także ta partia no, zakończy się w ten sposób, że wieża E7, król G6, no i białe tutaj zagrały Hetman B7, no i czarne nie mają żadnej obrony przed matem. Zauważcie, jak damy jakiegoś szacha, król po prostu sobie odejdzie i nic się tutaj nie dzieje. Także każdy przeciętny szachista w tym momencie już myślałby, żeby dać szacha i poddać partię. Ale nie, gdyby tak było to nie pokazałbym wam tej partii. Nie robiłbym filmiku. Ponieważ Martyna Wika, mając wieżę mniej, mając przegraną pozycję, grozi jej mat na dwa sposoby. Nalazła tutaj ruch wieża E7. I teraz ta pozycja już jest remisowa. Jak wrócimy sobie, to w tym momencie białe mogry, mogły zagrać masę możliwości. Mogły zagrać wieża A8. Mogły... W sumie cokolwiek innego, nie wiem, królem zacząć uciekać. W zasadzie to tylko te dwa ruchy, jak tak patrzę, są dobre. Wszystkie inne kończą się remisem, no ale trzeba, mo można było to znaleźć. Natomiast Hetman B7 było błędem, ponieważ dopuszcza to ruch wieża E7, no i teraz jeśli nastąpi bicie, co nastąpiło w partii, to teraz możemy zagrać Hetman B5 tu, Hetman sobie wraca i jak król będzie odchodził tam, to my będziemy szachować w ten sposób. Jak król będzie odchodził tutaj, to cały czas będziemy chodzić w kółko i partia skończyła się remisem. Pomimo tego, że już się wydawało, że już jest tyle, to Martyna Wikar była w stanie poświęcić swoją jedyną wieżę, która jej została, i zremisowała partię. Dodam jedynie, że po ruchu wieża E7 białe nie mają co zrobić. Bo jak odejdą sobie gdzieś Hetmanem, to po prostu możemy to zbić. Hetman zostaje odciągnięty od kontroli pola B5 i partia zakończy się dokładnie tak samo. Natomiast jeżeli białe nawet chciałyby to zostawić, no to tylko białe tutaj ryzykują. Typu, wiecie, odejdziemy sobie wieżą, to po biciu, biciu możemy jeszcze dostać mata. Dlatego no, w taki sposób Martyna uratowała te pół punktu No i dzięki temu e, walczyła potem jeszcze o jak najwyższe lokaty i skończyła na szóstym miejscu. Także nie tylko mężczyzn, <laughs> miałem powiedzieć mężczyznów, nie tylko mężczyzn mamy fantastyczny i na najwyższym światowym poziomie, ale jak widać, dziewczyny również. Także gratulacje Martyna, no i myślę, że Wam też ta partia mogła się podobać. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Trzymajcie się wlutko i do usłyszenia następnym razem. Elo!